Ludziom czasami ciężko jest sobie wyobrazić, jak dużo tej pracy ta automatyzacja jest w stanie z nich ściągnąć. A mamy kilka takich fajnych przykładów, gdzie chociażby przetwarzanie danych w jednym konkretnym Excelu, co trwało dwa tygodnie dla jednej osoby, w ogóle czytajmy to. Dwa tygodnie jedna osoba przetwarzała dane z Excela. Robimy drag and dropem. W trzy sekundy. Dam kilkanaście. Kanał napędzają Sellwise, doradztwo i szkolenia w sprzedaży oraz marketingu B2B, Adwise, agencja marketingu B2B i Hirewise, rekrutacja, nie zgadniecie, w sprzedaży oraz marketingu B2B. Więcej znajdziecie na wisegroup.pl. Cześć, witajcie. Witam Was serdecznie w nowym odcinku programu Wise Business School, w którym tłumaczymy trudne biznesowe zagadnienia w zrozumiały sposób. Dla tych z Was, którzy intensywnie śledzą rozwój naszej grupy, Oczywistym jest, że od grudnia w naszej grupie znalazła się piąta spółka, która zajmuje się automatyzacjami w biznesie. I główne wyzwanie dotyczące tej spółki i grupy naszych klientów dotyczy pytania, czyli co konkretnie. Jakie automatyzacje? Niestety temat automatyzacji w biznesie jest wciąż kiełkującym tematem. O tyle, o ile na przykład RPA stało się już powszechnym określeniem, o tyle, o ile automatyzacja produkcji jest już dość powszechna, to niestety automatyzacje w biznesie są na dość raczkującym etapie. I teraz, jeżeli zajmujecie się rozwojem biznesu, w tym odcinku Opowiemy wam więcej o tym, co automatyzacja w biznesie konkretnie oznacza. Czyli skończycie ten materiał, wiedząc, w jaki sposób potencjalnie tego typu automatyzacja może pomóc w waszych firmach. I żeby nie być gołosłownym, zaprosiłem obok mnie Szymona, który jest właśnie prezesem Let's Automate, czyli piątej spółki z Wise Group. Cześć, Szymon. Cześć Szymon. Co tam Szymon? Wszystko dobrze Szymon, a u Świetnie Ciebie Szymon? Szymon. Umiesz, Szymon? Szymon? U mnie Szymon? Doskonale Szymon, No właśnie, Szymon Kita <laughs> obok mnie, e, zachęcam Was do części merytorycznej. Butanie się, babami kogutanie się. Babamikogutanie się. Tak. I oto na bank wklei do tego filmu, zobaczysz. A Szymon. chyba, że nie nagrywało. Wspaniale. Jak we wstępie, dobrze powiedziałem wszystko? Doskonale Szymon, jak zawsze. A dziękuję Szymon. Proszę. E, pod jednym z ostatnich filmów z Łukaszem Obianko. pozdrawiamy Łukasza. Miałem komentarz, że najgorszy w wywiadach na YouTube jest to, że tych dwóch rozmówców się głaszcze. Okej, okay. rozumiem. Więc Nie będę myślisz. dla siebie bardziej brutalny, bo słucham moich widzów. E, automatyzacja w biznesie. Ja patrzę na sprawę w taki sposób, że o tyle, o ile można pewnie tworzyć wiele definicji, mamy powtarzalne działania, które zastępuje automatyzacja Dokładnie w firmach. Tak. Kropka. Jakby wydaje mi się, że nie ma co rozwijać. Jeżeli na przykład ktoś ręcznie przeklepuje coś między dwoma Excelami, codziennie, czy co miesiąc, czy co tydzień, to jest to powtarzalne działanie. Jeżeli ktoś na przykład co tydzień, co miesiąc przygotowuje ofertę, to jest to powtarzalne działanie i to wszystko można zautomatyzować. Prawda? Dokładnie tak, prawda. Świetnie. I pewnie ja, ja też na sprawę patrzę w taki sposób, że możemy automatyzować procesy albo w całości, albo automatyzować ich fragmenty w pewien taki pomocniczy sposób. Nie? Że z jednej strony automatyzacja robi, robi cały proces, tak jak na przykład Szymon buduje dla Wise Group automatyzację, którą można nazwać kompletną. Dokładnie tak, ona tak naprawdę zdejmie prawie 100% procesu. odpowiedzialności procesu, tak. Tak, bo to jest automatyzacja, która w naszym wydaniu będzie rozliczała pracowników, będzie fakturowała klientów, będzie wysyłała te faktury klientom, będzie logowała się do banku i sprawdzała, czy te płatności za faktury przyszły, będzie prowadziła windykację. Tak, no i zajmie się I w ogóle jeszcze? całym tym takim rozliczeniem tak. e, waszym wewnętrznym, także tam jest dosyć to skomplikowany mechanizm. I to no właśnie, i to, i to pra w praktyce nie wnosi wartości w nasz biznes, że ktoś siedzi i to robi ręcznie. I teraz to, na czym mi zależy Szymon głównie od ciebie w tym materiale, to to, żeby jak... Największą liczbą tego typu praktycznych caseów napełnić oglądającego, bo, bo procesy powtarzalne, automatyzacja to jest zbyt ogólne. Żebyśmy bardzo to skonkretyzowali i lecieli bardzo konkretnymi przykładami, to co da się zautomatyzować w biznesie. Na przykład. Jasne. To, co w ogóle powiedziałeś, jest super istotne, bo e, my też patrzymy na tą samą automatyzację z takiej perspektywy. E, wiesz, automatyzować można firmę tak naprawdę na trzech różnych płaszczyznach albo tasków pojedynczych, tak. czyli zabieramy takie po prostu wyklikiwanie, albo e, całych procesów, tak jak e, u Was, albo w ogóle też. U, a, nas. u Was to, U nas, <laughs> właśnie. E, albo też e, na poziomie całej organizacji. I ja mocno z całym zespołem, no, chyba też się pod tym podpiszesz, a właściwie pewnie na pewno, że to właśnie ta automatyzacja tych całych procesów i całej organizacji jest no, game changerem, tak naprawdę, i niesie najwięcej. I dobra wiadomość jest taka, że mamy sporo pomysłów, więc już lecę z tym. Ale to ja nawet dodam jedną rzecz, bo z mojej perspektywy, dlaczego w ogóle połączyliśmy się z wami w grupie, ja mam bardzo głęboką wiarę w to, że w praktyce automatyzacja jest bezpłatna. No bo teraz spójrz na moją optykę sprawy, chociażby z rozliczeniami tego wszystkiego. Ja i tak muszę płacić za to, że ktoś to robi. I teraz, kiedy te środki przesunę na to, żeby zbudować automat, który zrobi to, zrobi to w tle, to nie dość, że mam człowieka, którego mogę. Użyć w inny sposób. Ten człowiek się może dzięki temu rozwijać w tej organizacji, bo nie musi robić czegoś powtarzalnego, nierozwijającego, co jest konieczne. A dobrze wiesz, że jak proces jest konieczny, to ci ludzie, którzy robią konieczne procesy, się nie rozwijają, no bo ktoś musi robić konieczne procesy. Koniec. I teraz z mojej perspektywy to sprawia, że ta automatyzacja jest w praktyce darmowa, bezpłatna, bo ja i tak jako przedsiębiorca muszę płacić za to, że ktoś to robi. I teraz mam hipotezę, że ci, którzy. Że jakby ludzie podchodzą do tematu automatyzacji z bardzo dużym dystansem, głównie dlatego, że nie do końca właśnie rozumieją, czyli co konkretnie. Mm -hmm. nie? I teraz mam wrażenie, że jest bardzo dużo też specjalistów na rynku, którzy na to pytanie, to co konkretnie, odpowiadają w bardzo niekonkretny sposób. Nie Jasne. bądźmy jednymi z nich. Nie będziemy. <laughs> Przykłady. E Dobra, jedną z takich e, podstawowych w sumie właśnie w, na początkowym etapie, czyli sprzedaży e, automatyzacji jest przede wszystkim generowanie ofert. Okay. E, oferty są często bardzo skomplikowane, często są bardzo indywidualne. E, często ich wyklikanie, napisanie, przygotowanie to jest sporo, sporo godzin e, pracy sprzedawcy, e, a tak naprawdę może się to dziać po prostu, wiesz, drag-and-dropem czyli przesuwamy sobie po prostu stage w CRM-ie, mamy wszystkie informacje i zaciągamy, możemy co więcej, nawet Filip którego serdecznie pozdrawiam. Wszystkiego dobrego na, też, e, na swoim kanale mm, wspominam o narzędziu, które mm, analizuje LinkedIna i tak. jakby przygotowuje odpowiednie e, wiadomości. E, to samo możemy zrobić w ofercie, czyli na podstawie e, sztucznej inteligencji możemy przeanalizować z kim mamy do czynienia przygotować ten tekst e, i kurczę, no przecież... Dać go do poprawy dla handlowca? Tak, oczywiście, no jakby e, zawsze jest tak, że ta automatyzacja, o, ludzie się często boją w ogóle, że automatyzacja to jest brak kontroli, tak. a automatyzacja to jest pełna kontrola, bo my możemy w procesie uwzględnić, że każdy tekst, który przygotujemy, każdą ofertę może, nie wiem, czy dopieścić, czy sprawdzić, czy zweryfikować ktokolwiek i jest to w procesie i jest to super. Także... Ale to ja miałam na przykład a propos automatyzacji ofert. Ja mam taki feeling na temat y, samych ofert, że w tym przypadku automatyzacja nie tylko ściąga koszty przygotowywania ofert, ale robi coś znacznie bardziej istotnego. Bo jeżeli przygotowujesz bardzo szybko oferty, to znacznie częściej wygrywasz. A to też. I to jest coś, co my widzimy u naszych klientów w praktyce, że na przykład w tym przypadku automatyzacja nie tylko przejmuje ręczny proces i że nie musimy jego robić, ale w praktyce ona sprawia, że ten proces jest znacznie bardziej konkurencyjny. No bo na przykład handlowiec zamiast czekać 4 godziny, zanim on to napisze, znajdzie 18 prezentacji na jakimś śmiesznym dysku, na jakimś śmiesznym miejscu, do którego nawet nie pamięta, że one tam są, ściągnie jakieś losowe strony, coś tam sam połączy, różne czcionki, różne headingi, porozwalane to wszystko. Koszmar w sumie. Ale tak jest, nie? Czyli nie dość, że... No I to jest świetny pierwszy przykład, bo rzeczywiście jak jak mi ktoś zadaje pytanie, ta automatyzacja w biznesie, czyli co, no to ten przykład ofert połączonych z ai że AI na przykład generuje jakieś obrazy do tych ofert, chociażby. Albo dobiera po prostu. Albo dobiera z, obrazy. Z no właśnie. To jest o tyle ciekawe, że, że ludzie mówią tak, a, czyli to takie konkretne automatyzacje, nie? Bo on na przykład. No właśnie, bo to jest pierwszy przykład. Myślę, że możemy iść dalej, nie? Tak, to jest też pierwszy przykład i tylko go rozszerzę, bo przez to, że my patrzymy na te automatyzacje jakby właśnie z perspektywy całej organizacji, no to mamy to generowanie ofert, ono się połączyło wcześniej z danymi z CRM-a i co więcej, wysyłamy później automatycznie też to wszystko do klienta przy pomocy innego narzędzia, możemy przeanalizować jak w ogóle on z tą ofertą sobie obcował i te wszystkie dane też zachować i to w ogóle I je jest z powrotem do CRM-a. Tak, i to jest też takie kombo, które robi robotę po prostu. To jest też tak, że bo to jest kolejny benefit akurat z tego rodzaju automatyzacji i on chyba będzie dotyczył wszystkich automatyzacji, że jeżeli potrzebuję zwiększyć przepustowość mojego działu sprzedaży, to niekoniecznie musi się to wiązać z tym, że rekrutuję kolejnych ludzi. Mhm. No bo efektywnie mogę sobie zrekrutować automatyzację, która pewnie parę miesięcy ona się będzie budowała, jak mnie mam i, i w ten sposób zwiększać przepustowość zespołu. Tak. Z tym parę miesięcy to też e, oczywiście zależy, bo niektóre automatyzacje, takie generowanie ofert, jeżeli to nie są zbyt skomplikowane tematy, to dosyć e, sprawnie można to e, wdrażać. E, automatyzacje też żyją, więc to jest ważne, e, że taka oferta może się zmieniać, ta automatyzacja może się dostosowywać i to rośnie. Ale e, po ofercie życzę, żeby zawsze to było. Umowa. Na Umowa, czy automatyzacja umów. Tak, generowanie umów, generowanie innych dokumentów, jakichś zamówień na przykład. No bo to umówmy się często jest, my jak to robimy w lec, to zbieramy sobie informacje na temat zmian w umowach, które klienci sobie życzą, często. Mhm. I nie trzeba już za każdym jednym razem po prostu dogadywać, pisać tego jakichś tam drobnych zmian, tylko Mamy już przygotowaną bazę, ciach, 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 to się automatycznie generuje też na podstawie na przykład checkboxów w, w CRM-ie jest gotowe. Ile trwa? 6-7 sekund. <grystanie> <grystanie> Mamy umowę, cyk, do podpisu, klient, zbieramy po prostu informacje, na czym mu tam zależy, za umową idzie jeszcze dużo więcej rzeczy, to w sumie może być kolejny przykład tak naprawdę, bo umowa coś warunkuje, co dostarczamy. I na hmm. podstawie jakby tego, co do, mamy w umowie, możemy przygotowa przygotować firmę na, na to, co później, w momencie realizacji. Czyli dane z umowy możemy użyć? Do tego, żeby one trafiły gdzieś do zamówienia, do, na produkcję, do realizacji. No, to raz, gdzieś. ale właśnie możemy nawet e, porównać to z dostępnością specjalistów u nas okay. i w zależności od tego, co w tej umowie jest, czyli na przykład ktoś przychodzi do AdWise i decyduje się na taką i taką usługę, no to my automatycznie możemy przypisać zadania do konkretnej osoby, e, jeszcze biorąc pod uwagę jej obłożenie w czasie. czasie. Także to miejscowo. w ogóle jest kosmos, jeżeli jest połączone. No, a, tak, się, a czy da się czwarta czwarte automatyzacja? Czy da się automatyzować Klaudiusza? Klaudiusz kiwa, że nie. Klaudiusz kiwa, że nie. Ale każdy taki kiwa, że nie. Tak. Ludzie tak, czasami kiwają, że nie, ale, ale ja im się? nie wierzę. Ale jak sądzisz, da się docelowo? Mówimy za 5 lat, czy damy radę zautomatyzować Klaudiusza? Klaudiusz, nie słuchaj. Znaczy teraz rozwój sztucznej inteligencji jest tak szybki. Ja nie chcę się w ogóle tutaj jako ekspert od sztucznej inteligencji, chociaż my jej używamy w procesach i mocno pracujemy nad tym, żeby w, jakby w tych scenariuszach automatyzacji właśnie używać nie stałych, zmiennych, tylko sztucznej inteligencji, która bardziej naturalnie będzie mogła podejmować decyzje, a nie tylko je odczytywać. Ale rozwój ogólnie jest tak szybki, że no, może ty nie będziesz też tutaj potrzebny, bo wystarczy awatar, nie? <śmiech> <śmiech> I, I głos, no. tak? Także e, zobaczymy. No teraz to się niesamowicie szybko rozwija, więc... Dobra, to mamy trzy przykłady. Oferty, umowy i rozdzielanie tasków z umowy automatycznie po ludziach. Idźmy dalej. Tak. E, a jak mowa o ludziach, no to mowa też o rekrutacjach. E, tak. Więc e, w rekrutacji akurat zautomatyzować też można sporo. E, nie mówię tylko o takich podstawowych banałach, jak publikowanie ogłoszeń, czy przesyłanie, bo to są wszystko takie banały, szczerze mówiąc. Dla ciebie? E, no tak. <laughs> e, takie czyli przesyłanie tych, e, ktoś się zgłosi, mamy informacje, idziemy sobie tym całym procesem. W ogóle ta automatyzacja e, kontaktu pomiędzy e, kimś, kto do naszej firmy chce dołączyć, a, e, a nami. E, tam jest pełno rzeczy, które można usprawnić właśnie. Tak, że każdy kandydat dostaje informację. Tak, wystarczy gdzieś wrzucić go też w jakiś system. Poszczególne osoby, które biorą udział w z organizacji, bo nie wiem, jakieś zadania, jakieś rozmowy, to wszystko można poustawiać i ten proces rekrutacji znacznie przyspieszyć, ale z rekrutacją jest też taki myk, że można zautomatyzować podejmowanie decyzji. Dotyczących rekrutacji. Bo jak wspomniałem przed chwilą, widzę ten wzrok, ale jak wspomniałem przed chwilą, że możemy wziąć z umowy dane i przygotować, przypisać taski do poszczególnych osób, to możemy też mierzyć ich obłożenie. I w sytuacji, w której obłożenie pracą poszczególnych ludzi będzie narastać, to ty możesz dostać cynk, że słuchaj. Pasowałoby wysłać ogłoszenie. Okay. I to jest też fajna sprawa, żeby mieć jakby kogoś, kto w firmie kontroluje faktycznie, czy kogoś, czyli automatyzacja, jak idzie nam właśnie ze aktualnym obłożeniem, jak ludzie dużo mają pracy i że to jest dobry moment, żeby kogoś zatrudnić. Nie gadaliśmy o tym, więc zadam pytanie na żywo, które mi przychodzi do głowy. Czy automatyzacja może wziąć pod uwagę to, jakie zlecenie mamy w lejku sprzedaży, czyli co nadchodzi? Jeżeli mamy dane, to może. To może. Jakby automatyzacja, która opiera się na, na danych. No, to znaczy, automatyzacja musi opierać się na danych. Jeżeli mamy dane, to możemy zrobić z tym wszystko, tak naprawdę, więc e, może. Czyli czwarty przykład. Rekrutacja na poziomie szukania kandydatów. Tak. Co jeszcze? Naturalnie kolejnym jakby elementem jest po prostu dobry onboarding, gdzie automatyzacja przypilnuje nowej osoby, która właśnie wdraża się w procesy, procedury, wchodzi po prostu do firmy, żeby przez wszystko skrupulatnie przeszła, ma swój przygotowany plan. Wiemy kogo zatrudniasz. Więc dla danej osoby mamy konkretne, konkretne elementy, które chcielibyśmy jej pokazać w postaci nagrań czy materiałów i przeprowadzić przez cały proces, to jest o tyle fajne, że to może uwzględniać też od razu plan na taką osobę, czyli nie musimy jakby tworzyć jakby takich baz wiedzy, które są obszerne i trudno przez nie przejść. Tylko dzisiaj, jeżeli zatrudniasz specjalistów, którzy mają jakąś tą swoją wąską specjalizację, ale chcesz ich jakoś super, Włączyć w organizację, no to ta automatyzacja może dobrać trochę te treści tak. to przede wszystkim, dobrać też timing mhm. do, do jakby zapoznania się z nimi, no i jakby przypilnować, że, że ta osoba faktycznie przez to wszystko przejdzie. To jest taka prosta automatyzacja, ale też jedną z tych, która zdejmuje faktycznie masę godzin, masę godzin i taką. Ludzką po prostu potrzebę pilnowania tego procesu. E, więc to też jest e, fajne. A jak już mamy zespół? To z... czekaj, Zaczy... Mamy ha. tak, parafraza, Mamy oferty, umowy, rozkładanie tasków na podstawie tego, co było w umowie, tak. poszukiwanie kandydatów, onboardowanie nowych osób i I potem dalej. zaczyna się problem. <noise> Związany z, z komunikacją. Kiedyś, z kiedyś zgłosił się do nas potencjalny klientry powiedział dzień dobry, mam 50 pracowników w zespole i mam 50 problemów. <noise> True case. Miła kość. ale... No, właśnie nie <śmiech> wiem. <śmiech> um, tak, um, kolejna kwestia to problem. Dlaczego mówię problem? No bo jakby uważam, mówiąc totalnie wprost, że po pierwsze w każdej firmie jest kilkanaście co najmniej z takich wirtualnych stołów do ping-ponga, e, gdzie po prostu pracownicy sobie wymieniają. Ty nawet chyba nagrywałeś trochę odcinek e, na ten temat e, odnośnie marnowania czasu, czekania poszczególnych... E, tak, to był, to był e, waiting waste właśnie. pomiędzy procesami, że oni właśnie grają w ping-ponga między sobą, to znaczy, że dział sprzedaży wysyła do działu wycen, tak. wycencie i potem po dwóch dniach oni odsyłają, ale jeszcze zadają pytanie jakieś, a oni odsyłają... Po dwóch dniach odpowiedź, a oni po dwóch dniach odsyłają, że teraz nie mają czasu, i wiesz, ten ping-pong potrafi trwać 2-3-4 tygodnie, Właśnie. żeby jedną ofertę dla klienta przygotować. A my takie y, stoły do ping-ponga, czyli okazje do marnowania takiego czasu, skutecznie. Likwidujemy, totalnie automatyzując przepływ informacji pomiędzy różnymi etapami. W praktyce mi o tym powiedz. Co to znaczy? Chociażby z, najprostszy przykład. Zmieniasz status znowu w CRM-ie, że trzeba tam, załóżmy przykładowo, przygotować umowę. Nie musisz pisać nikomu, prawda? Ona się sama wygenerowała, to, to pomijam. Ale chodzi o to, że jakaś akcja powoduje, że automatyzacja albo jakby coś robi. Czyli właśnie tutaj przygotowuje tą umowę, albo od kogoś wywołuje. Albo kogoś wywołuje, albo my staramy się to wszystko łączyć, te kropki ze sobą. Więc jeżeli automatyzacja przygotuje tę ofertę, to ona nie leży sobie bezczynnie tam podpięta w, w szansie sprzedaży, tylko albo jest już w zależności od po prostu ułożenia konkretnego procesu w danej firmie. No bo to wszystko jest to, co jest największą zaletą tak naprawdę automatyzacji, to jest to, że. Możemy ją totalnie dostosowywać do Twoich potrzeb. I u Ciebie ona będzie działać tak i tak, ale w innej firmie, mimo że robi to samo, to będzie po prostu funkcjonować inaczej. Więc zakładam, że u Ciebie te oferty automatycznie wysyłają się do, do klientów. No i jakby to jest taki najprostszy przykład, bo my możemy tak naprawdę automatyzacją też właśnie pingować. Ty podawałeś ostatnio też fajny przykład związany właśnie z ogłoszeniami o, o pracę w Hirewise i tak, się automatyzacja, pilnuje rekruterów. Przypominając, że na przykład jutro ogłoszenie będzie wznowione na portalu rekrutacyjnym. Sprawdź, czy opis jest ok, sprawdź, czy czegoś w nim nie zmienić, bazując mm -hmm. na tym, jak obecnie wygląda rekrutacja. Na przykład. Nie? Tak. To mała pierdółka, automatyzacja zrobiona w 15 minut, a ma, ma ogromną rolę w biznesie. Tak, i to, co ja też mówię w kontekście tej komunikacji, to często wiąże się też z tym, że automatyzacje często przybiera, przybierają jakąś taką. Faktycznie fizyczną formę, taką UX-ową, bo tak. my o tych automatyzacjach, 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 mówi się o tym jako o czymś, co działa w tle, a to nie zawsze jest właśnie prawda. Ten system, który dla Was chociażby budujemy, jest normalną aplikacją, e, i w tej całej komunikacji chodzi też o to, żeby zebrać w jednym miejscu po prostu dane pochodzące z, z, z kilku różnych źródeł e, i jakby nie pozwolić komuś przejść obok nich, e, obojętnie tam, gdzie dana osoba. Musi już jakby podjąć e, jakąś akcję, bo co jak co, ale w polskich, znaczy w polskich, w ogóle w firmach, e, myślę, że taki Google Drive czy inne tego typu narzędzia, tak jak też wymieniłeś, że szukanie nie wiadomo gdzie, to jest bardzo duży e, rak po prostu i bardzo dużo e, czasu tam faktycznie się marnuje. Więc e, taka usprawnienie tej komunikacji. Za pomocą budowania jakiegoś systemu, spięcia tego wszystkiego ze sobą jest po prostu. No, ale patrz, bo to jest szósty przykład na liście. Ja go rozumiem w taki sposób, że jeżeli w mojej organizacji jest jakiś proces typu właśnie wyceny, który przedłuża się, nie działa, efektywnie się wywala, co ja tam idę naprawić i mhm. po miesiącu znowu nie działa, znowu się przedłużają rzeczy, wchodzimy, mapujemy proces, przygotowujemy automatyzację, która go pilnuje po całości tak naprawdę. Tak. Tak, i zdejmujemy tak naprawdę e, przede wszystkim ten proces jest później mierzalny, mhm. powtarzalny, i przede wszystkim kontrolowalny. Tak, e, oj, chyba źle to powiedziałem. <laughs> Więc przede wszystkim ten proces jest później mierzalny, kontrolowalny. Tak. I e, możemy zrobić z nim e, wszystko, bo automatyzacja to trochę jak klocki. Tak. E, czyli już nie ma jakichś e, widzi mi się, konkretnych osób i to nie działa tak. E, mm, e, Raz tak, raz tak, mimo jakby procesów, tylko możemy faktycznie bardzo precyzyjnie sterować tym procesem, dostosowywać i powodować, że nie mamy w firmie problemów z komunikacją. Wszystko jest działające i nie tracimy czasu na wymianie informacji, bo wszystkie informacje w systemie są wtedy, kiedy są potrzebne i są u tych osób, u których są potrzebne. Jest to w formie jakiegoś, jakiejś aplikacji najczęściej lub po prostu połączenia innych aplikacji ze sobą, ale chodzi o to, żeby tak to wszystko zaprojektować, żeby właśnie nie tracić czasu na wymianę tych danych. Ja to uproszczę. No tak. <laughs> to, na tym polega moja praca. <laughs> bo, bo interfejs to interfejs, ale w naszym przypadku w praktyce to oznacza, że konsultant nie wpisuje, gdzie był, u którego klienta w Excelu. Tak. Tylko ma po prostu piękną aplikację, do której się loguje, zaznacza, ma pozycję, to się wszystko sumuje, wygląda ładnie, lepiej się tego używa, mniej popełnia się błędów. W praktyce tak to po prostu działa. Dokładnie tak. nie wpisujesz z palca danych, tylko wybierasz tylko na przykład tych Właśnie. klientów, którzy są przypisani do danego konsultanta, więc też i liczba błędów nie trzeba tak. później tego. Ilu, ileś tam razy też walidować, sprawdzać i tak dalej, bo no, znacząco wpływamy wtedy na jakby taką minimalizację błędów w całym procesie. To ja bym chciał jeszcze siódmy przykład podać, bo myślę, że widzowie już teraz rozumieją, że mniej więcej na co sobie tą automatyzacją można pozwolić, ale siódmy przykład, który jest dla mnie i dla naszych klientów szalenie istotny. Pytanie, czy się zgodzisz, ale sądzę, że tak, jak cię znam. No dawaj. Dashboardy z danymi ułatwiające. Czy to zarządowi, czy poszczególnym zespołom trafne podejmowanie decyzji. Bo to, co ja często obserwuję, to to, że część danych jest w werpie, część danych jest w jakimś szalonym Excelu, część danych jest w jakiejś dziwnej aplikacji do zarządzania magazynem, część danych jest w CRM-ie, a część danych jest w głowie takiego pana, który jest raz w tygodniu, na przykład w filmie. I Sparowanie tych danych, połączenie ich w jednym spójnym, mądrym miejscu, że na przykład wchodzę i widzę wyraźnie obłożenie poszczególnych linii, kto i jak, kiedy, gdzie jest wolny, jakich segmentów mam na przykład zapytania. I to jest na przykład dashboard dla dyrektora sprzedaży, który ma mu umożliwić podejmować dobre, podejmowanie dobrych decyzji. Ja tak trochę na to patrzę w ten sposób, że najczęściej złe decyzje podejmowane są dlatego, że nie masz dostępu do tych danych. A fakt, który z mojej obserwacji wynika, jest taki, że jeżeli musisz grzebać. I łączyć te dane, żeby podjąć decyzję, to efektywnie tego wcale nie robisz. W sensie takim, że robisz to znacznie rzadziej niż byś mógł, no bo wiadomo, że nikt nie ma czasu przez 4 godziny zbierać danych codziennie po południu. Mhm. No, zgadzam się, odpowiadając na pytanie, ale, ale jedna mała poprawka. Wspomniałeś o jednym Excelu. Nie widziałem jeszcze firmy, która miałaby tylko <śmiech> <śmiech> dane w jednym Excelu. Okay. Tak, bo jakby to jest bardzo często ja myślę, że myślę że jakieś 80% w ogóle naszych klientów Rozmawia z nami albo już ma wdrażane automatyzacje polegające na właśnie zintegrowaniu się z jakimiś narzędziami, które zbierają dane, wrzucają je w jedno, mie w jedno miejsce w sposób czytelny, to myślę, że ważna e tak. uwaga. W sposób taki, który można też, e który nie jest zabetonowany, bo biznes się zmienia, firmy się zmieniają te dane, no dochodzą nowe KPI, -e, cokolwiek, e więc i, i działa to live. Najczęściej, e, więc to e, i to jest bardzo częsta e, sprawa. Co więcej, te dane później też można e, dzięki znowu tam jakimś dodatkom sztucznej inteligencji e, wypluwać później w formie podsumowań, mhm. raportów. E, I w ogóle to się też świetnie łączy z raportami, czyli w sumie też kolejna sprawa no bo kto z nas. Lubi raportować wykonane Usunczyko. zadania dla klienta w danym miesiącu. A tak, przecież... bo z jednej strony mamy da dashboard z danymi dla nas, ale z tak. drugiej strony automatycznie wysyłamy raporty klientom z naszej pracy na przykład. Tak, dokładnie tak, bo na podstawie tych samych danych często możemy też wykorzystać dane i zebrać je do wewnętrznego dashboardu, jak to powiedziałeś, ale też wysłać klientom podsumowanie wykonanych prac i jakby dzień dobry. Tutaj w tym miesiącu pracowaliśmy nad tym, nad tym, nad tym, nad tym, tyle i tyle. Gotowe I, i możemy to też jakby e, rozwijać. Jakby te raporty mogą być naprawdę skomplikowane, e, więc tutaj możliwości również mamy praktycznie nieograniczone i dobrze się to ze sobą e, zgrywa, dogrywa, bo faktycznie jedną z najczęstszych problemów w ogóle w firmach jest też to, że mają te rozproszone dane, które w sumie nie tak trudno jest często wyciągnąć i jakoś zebrać sensownie. Także tak. To ja teraz krótka wypowiedź do widzów. Rozpoczęliśmy współpracę z Szymonem w tym grudniu na takim etapie, chyba, na którym chyba oboje bardzo czuliśmy, że jest synergia między grupą a, a tym, co wy chcieliście zrobić. I ja mam bardzo silną wiarę w to, że automatyzacji w biznesie to będzie jeden z głównych trendów w zbliżających się latach. Tak jak słyszycie, bo tu było 8 przykładów, poruszyliśmy. To jest zaledwie 8 przykładów, a tak naprawdę scenariuszy użycia, myślę, że uczciwym będzie, jeżeli powiem, że jest ich nieskończona ilość. To jest cała trudność w opowiadaniu o tym, Szymon. Bo... I dlatego trudno się opowiadać o automatyzacji, bo większość scenariuszy, jeżeli będziemy mieli dane wejściowe, coś się dzieje pomiędzy i coś jest potrzebne na wyjściu, to ta automatyzacja będzie miała. Role. I teraz mój apel do Was. My dołączyliśmy leców do Wise Group dlatego, że widzimy w tym ogromny potencjał. Widzimy ogromny potencjał w tym, jak nasza grupa i firma się zmienia dzięki automatyzacji, jak bardzo możemy się rozwijać dzięki automatyzacji i temu, że niektóre rzeczy po prostu dzieją się same. I mam bardzo, bardzo daleko idącą wiarę w to, że automatyzacje w biznesach odegrają niesamowitą rolę w zbliżających się latach. I teraz mam nadzieję, że te osiem przykładów z tego odcinka przybliża Wam nieco temat dla tych z Was, którzy. Widzieli to w pewien sposób za mgłą, albo nie potrafili tego skonkretyzować, to co to konkretnie oznacza, okazuje się, że to są dość proste działania, da się je zrobić w miesiąc, dwa, trzy i mają bardzo istotne znaczenie dla firm, no bo w praktyce i, idziemy teraz w kierunku takich czasów, w których wydaje mi się, że wygrają te firmy, które są najbardziej zoptymalizowane, no bo siłą rzeczy dodatkową marżę mogą wtedy przeznaczyć czy na rozwój, czy na ludzi, czy na rozwój tych ludzi, obojętnie. Mam jedną obiekcję od, yy, od widzów, mimo że ich nie pytałem, ale wiem, że mają. To pewnie cholernie drogie jest, Szymon. Nie. Uh, yeah. <laughs> <Wiedziałem. laughs> Bo ja powiedziałem na początku, że moim zdaniem automatyzacje są bezpłatne, bo je finansuję mhm. z czegoś, na co i tak muszę wydać pieniądze. Natomiast ile to w ogóle kosztuje, z jakimi kosztami trzeba się liczyć? Jasne. To nie jest ym, drogie, raz, że z tego powodu, o którym ty powiedziałeś, że faktycznie finansujemy to e, trochę z kosztów, które inaczej i tak musimy wydawać, e, ale co ważne, automatyzacja, którą my się zajmujemy, oparta na takich narzędziach no-code'owych i low-code'owych. Czyli ym, chodzi o to, że tak naprawdę... To już nie są czasy, gdzie trzeba wszystko pisać, klepać ten kod, tylko możemy po prostu łączyć ze sobą klocki. Nie umniejsza to skomplikowaniu, bo to często są bardzo e, zaawansowane procesy. Sprawia, że bardzo dużo możemy zrobić w stosunkowo krótkim e, czasie. E, my akurat e, pracujemy z klientami w takim. Liniowym, jakby podejściu, trochę abonamentowym. I najniższe abonamenty zaczynają się od 3-4 tysięcy złotych miesięcznie do pewnie 30 tysięcy miesięcznie, gdzie pracujemy sobie po prostu nad procesami w danej firmie. Cały czas? Tak. Cały czas po prostu optymalizując, szukając nowych jakby procesów. Tego jest bardzo dużo do zrobienia, więc. Mniej więcej to są takie miesięczne koszty, bo klienci raczej nie traktują tego jako jakiejś jednej wielkiej inwestycji, tylko po prostu za cenę jednego, dwóch, czasami trzech etatów e, pracujemy sobie nad automatyzacją kolejnych, kolejnych procesów, jakby sprawiając, że ta firma no, staje się powoli taką mega zgraną, zautomatyzowaną, e, nie chcę nazywać tego może maszyną, ale takim e, organizmem, który dobrze faktycznie współpracuje z tą, z tą automatyzacją. A najwspanialsze w tym wszystkim jest to, że klient nie musi mieć zielonego pojęcia o tym, jak działają automatyzacje, nie musi mieć żadnej wiedzy technicznej, nie musi w żaden sposób wnikać w to, co tam się z tyłu dzieje. I, no to, tak. jest, i to jest najfajniejsze, bo tak. kiedyś automatyzacja była w zasięgu takich gości jak ja, bo ja miałem, jakby dlatego się zgadaliśmy, bo miałem trochę automatyzacji powdrażanych u siebie, ale mi jest łatwiej, bo jestem informatykiem, ja się tym jaram, lubię to robić po godzinach, po prostu mnie to cieszyło. Ale nie wszyscy mają taką możliwość. Tak, bo jakby projektujemy całe, jakby w zespole mamy i osoby, które zajmują się właśnie, są analitykami biznesowymi, mamy konsultantów, no i właśnie osoby, które faktycznie już wdrażają te automatyzacje, więc to wszystko jest takim mocno skomplikowanym procesem, którym się w całości opiekujemy. Tak. Dla tych z Was, którzy zastanawiali się, dlaczego Let's Automate dołączyło do grupy, mam wrażenie, że już doskonale wiecie. Z jednej strony daje nam to ogromną przewagę dla naszych firm będących w grupie, no bo siłą rzeczy budujemy bardzo zautomatyzowany biznes, ale z drugiej strony wierzymy, że wniesie to przeogromną, już wnosi przeogromną różnicę dla firm, które idą w tym kierunku i z perspektywy mojej wpiszą sobie automatyzację jako element, trwały element strategii konkurowania na rynku w najbliższych latach. Tak po prostu. Ja się z tym w pełni zgadzam, co w sumie nie powinno dziwić, ale chciałbym pododać tylko jedną rzecz, że ludziom czasami ciężko jest sobie wyobrazić, jak dużo tej pracy ta automatyzacja jest w stanie z nich ściągnąć. A mamy kilka takich fajnych przykładów, gdzie chociażby przetwarzanie danych w jednym konkretnym Excelu, co trwało dwa tygodnie dla jednej osoby, w ogóle czytajmy to. Dwa tygodnie jedna osoba przetwarzała dane z Excela. Robimy drag and dropem. W trzy sekundy. Dam kilkanaście. Okay. <laughs> Żeby już doprecyzować, ale to jest po prostu niesamowite i myślę, że no faktycznie dla takich firm będzie teraz przede wszystkim miejsce. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, co o nim sądzicie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytanie o automatyzację, zadawajcie je w komentarzach, wtedy Szymon przyjdzie i na nie odpowie. Będę On zna dzielnie. odpowiedź na wszystkie pytania. Ale mnie wkopałeś. No właśnie. I także tym bardziej zadawajcie pytania, zmęczmy go trochę. Niech odpowie Niech co pomocą. No właśnie. Dziękuję Tobie bardzo, że przyjechałeś. Dziękuję również, Szymon. Dzięki i dzięki Wam. Do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku Wise Business School. Cześć. Cześć.